Hej, ja jestem Sarcho, oto przed wami kolejny odcinek z gry Horizon Forbidden West. Przeniosłem się do Gaju Pamięci, gdzie chciałbym zająć się kolejnymi wyzwaniami na tutejszej arenie. Już udało się dwa zestawy takich wyzwań ukończyć. Pora zatem na zestaw trzeci. Z każdym kolejnym poziom trudności będzie tylko rósł, więc możemy spodziewać się, że teraz już naprawdę będzie trudno. No i też liczę się z tym, że z późniejszymi zestawami wyzwań być może będę musiał prędzej czy później troszeczkę pozwlekać, aby najpierw, nie wiem, ulepszyć sobie jeszcze uzbrojenie, a do tego przecież potrzebujemy naprawdę mnóstwa surowców. Zobaczmy, jak ci pójdzie z maszynami. Czyli teraz tak, zestaw utalentowany przed nami. Niewesołe prognozy, mamy głoworoga i dwa niszczyciele. To czekajcie. Jeśli zmienisz zdanie, nasze maszyny wciąż tu będą. Mniej więcej pamiętam te maszyny, ale mimo wszystko bym jeszcze zerknął. Głoworoga mamy tutaj. Obrażenia od czyści wody i od kwasu. No właśnie, tutaj mamy broń do odłączenia, a także elementy wybuchowe. Niszczyciel z kolei, też obrażenia od czyści wody i od kwasu, ok. I również mamy broń do odłączenia. No dobra, dobrze by było sobie sprawdzić, co my tutaj mamy. Jaka broń była właśnie od tej czyści wody? Pamiętam, że mieliśmy stosowną huk proce. No właśnie, tutaj. Wybuchowa, dobra, to ja sobie ją wezmę w tym momencie, zamiast tej tutaj. No i do tego zastanawiam się nad miotaczem oszczepów. Jakbyśmy sobie wybrali ten tutaj, no to na przykład zamiast płomiennego łuku wojownika, niech będzie. I teraz możemy zacząć. Wykaż się, czempionko. Standardowo, przed każdym wyzwaniem będę najpierw sobie sprawdzał, już tak poza nagraniem, opisy poszczególnych maszyn i przygotowywał wyposażenie, żeby nie tracić na to czasu w odcinku. No ale teraz już to zrobiłem z waszym udziałem i możemy rozpoczynać. Czyli tak, na dobry początek na pewno pooznaczam te słabe punkty tych maszyn. Tutaj na pewno będzie to działko niszczyciela, nie tyle jako słaby punkt, co jako coś, co możemy wykorzystać w tej walce. Widzę też, że mamy obiekty, magazyny kłód, które też można by było wykorzystać na swoją korzyść. Worek z płomieniem w przypadku głoworoga. No i wyrzutnie kasetowe. Jest jeszcze drugi niszczyciel. Tutaj również oznaczmy sobie działko niszczyciela. No i teraz tak, czy ja na dobry początek będę chciał zrzucić te kłody? Byłoby spoko, ale czy to się tak łatwo uda zrobić? A i tam, liczyłem, że akurat przebiegną. No udało się przynajmniej jedną kłodę tutaj wyrzucić, ale tylko jedną, niestety. Dobra. Mogę użyć tej broni, jeśli tam dotrę. Odłączyłem broń rzeczywiście. To jest tutaj kluczowe w tym wszystkim. Teraz wyrzutnia kasetowa jeszcze. Super, dało radę. Możemy lecieć, możemy lecieć. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Masakra, udało się. Udało się jak najbardziej, słuchajcie. Jeszcze tego nie odłączyłem tutaj, ale no najważniejsze, że ten największy głoworóg został pokonany, co? Ja sobie przygotuję wywary od razu. I spróbuję tutaj pójść po broń ciężką. Ale to tak naprawdę jak najszybciej. Dobra, dobra, nie ma czasu, nie ma czasu.
Muszę tutaj koniecznie trafić, ale nie mam kiedy tego zrobić. Może teraz? Udało się. Teraz weźmy może to. Okej. Jeszcze leczenie. No nie mamy już za wiele czasu niestety. To jest trochę martwiące. Nieco ponad pół minuty. A oczywiście chcę to na złoto pozaliczać. To koniecznie. Szybciej, szybciej. Dał radę, proszę bardzo. Na dobry początek, nie najgorzej. No ale to też nie były jeszcze te najsilniejsze maszyny, jakby nie patrzeć. Mamy kolejne medale z areny. I oczywiście odblokowane następne wyzwanie. Dwa ogniarze tym razem. No to dajcie mi chwilę, żeby przygotować sobie wyposażenie. No cóż, tak naprawdę to powróciłem po prostu do wcześniejszej hook procy, którą miałem na początku tego odcinka. No bo tutaj przydadzą się na przykład bomby lodowe. I w ogóle amunicja lodowa jest też podatność na elektryczność. Ale lód tutaj chyba powinien jeszcze lepiej działać. Na pewno oznaczymy sobie też broń, którą można tutaj odłączyć. Lodowa amunicja może się przydać. W tym przypadku jest to wyrzutnia min i tutaj dodatkowo jeszcze prądnica jako środek wybuchowy. Więc to są tutaj rzeczy absolutnie najważniejsze moim zdaniem. No i zobaczymy. Nie wiem tylko, czy najpierw zacząć od odczepienia wyrzutni, czy od razu atakować tutaj grotami lodowymi na przykład. Może na początek broń. No i nie trafiło tak jak chciałem, kurczę. Niedobrze. Teraz już się udało na szczęście. Aj tam. Nie wyszło, nie wyszło, ale spróbujmy zabrać broń ciężką. No naładować, naładować ten lód jak najszybciej. Tak jest, i teraz strzelamy. Dobra, wystarczyło w zupełności. To samo zrobić z tobą. Też tutaj jest broń. Ustawiamy te miny. W jak największej grupie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zdążyłem znowu. Tak więc, no tutaj niewiele już brakowało czasu. Ale zmieściliśmy się w limicie. To najważniejsze. Ciekaw jestem, co będzie teraz. Dwa nadymacze. Jeden kwasowy, drugi ognisty. I do tego muszlokłap. Dobra. No i tutaj nadal możemy sobie wybrać swoje wyposażenie. W ostatnim wyzwaniu powinno być już wyposażenie odgórnie przydzielone przez grę. 2 minuty, jeśli chodzi o limit czasu. Ale przypomnę sobie jeszcze, jakie są słabe punkty u muszlokłapa. No i zdecyduję się pewnie na jakieś zmiany w wyposażeniu. No i od razu mówię, że to nie jest moje pierwsze wyzwanie. Znaczy nie jest moje pierwsze podejście, a drugie. Nie będzie to niestety łatwe. Brakuje mi trochę czasu na to, żeby wszystkich tutaj pokonać. Chociaż taktykę myślę, że mam całkiem niezłą, tylko no, trzeba po prostu to odpowiednio przyspieszyć. Tutaj środki wybuchowe u nadymaczy oczywiście, to najważniejsza rzecz. No a muszlokłap dopiero wyskakuje za chwileczkę. Na dobry początek próbuję wysadzić co nieco. A przynajmniej zbliżyć się do tego wysadzenia. Tutaj na przykład mamy trochę kwasu.
dlatego ten kwas teraz jeszcze dobije w przypadku muszczokłapa. Tak, żeby już ten efekt kwasu właśnie sobie tutaj dobić do końca. Dobra. I teraz będziemy próbowali atakować, rzucając trochę oszczepów tutaj wybuchowych. Ale jak widzicie, obrażenia są bardzo niskie. Ogólnie moim celem jest jak najszybciej dobić sobie przypływ odwagi, który pozwoli mi mocniejszymi strzałami atakować. Tylko że to nie jest takie proste, kiedy dookoła jestem atakowany również przez inne maszyny. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, tutaj rozstawiłem pułapkę, może trochę niepotrzebnie. Chciałem właściwie zrobić coś innego. Dobra, jeden nadymacz załatwiony. A teraz co z wami? Mam już niestety bardzo mało czasu w tym momencie, ale spróbujmy te potężne strzały sobie aktywować. No i teraz. Będą zwiększone obrażenia, jeśli chodzi o te wybuchy. Ten się niestety, kurczę, zapada pod ziemię, chociaż widzę, że wyskoczył jeszcze. Dobra, możemy próbować dalej. Jeszcze jedno trafienie krytyczne, chociaż nie wiem, czy zadziałało. Niesłychane, no. Ach, skończyły się. Dawać go, dawać go. Zdążyłem, kurczę, w ostatniej chwili. No nie da się ukryć, tutaj te potężne strzały zrobiły robotę, a więc właśnie przypływ odwagi. Bo gdyby nie to, totalnie zabrakłoby mi obrażeń, żeby zrobić to w wyznaczonym czasie. No i tutaj oczywiście mocarne mumakły będzie ustalone wyposażenie, ja niczego tutaj nie zmienię, ale i tak najpierw się zapoznam z profilami maszyn. Jeden mumakieł i dwa chyżoszpony kwasowe. No tutaj i tak najwięcej zależy od tego, jakie mamy ustalone wyposażenie. A więc zacznijmy i wtedy dopiero będziemy dobierać taktykę do tej potyczki. Mumakieł ma ogólnie sporo elementów wybuchowych, znaczy nie, może to niedobrze powiedziane, sporo to za dużo, ale są takie dwa główne punkty duże wybuchowe. O, i chciałem powiedzieć, że broń też ma do odłączenia, ale problem polega na tym, że ja nie mam tutaj żadnej strzały, która pozwoli mi łatwo to odłączyć. Kurde. Jasny gwint, to mi kompletnie rujnuje moją taktykę, którą sobie wytworzyłem w głowie. Dobra, ale środki wybuchowe mogę oznaczyć oczywiście. Wielka szkoda, bo tu jest mnóstwo akurat tej broni zdatnej do użytku. Chyżoszpon to jest akurat podatność na plazmę. A, na szczęście mam plazmę, okej. To tyle dobrego chociaż tutaj. Podatność na lód. Mam też bełty? Nie, groty lodowe, okej. Czyli nie najgorzej. Problem polega na tym, że trzeba to będzie jeszcze przeładować najpierw. Ale zaczniemy tu. Wysadzić to szybko. I atakujemy. Atakujemy jak najszybciej. Na razie tą plazmą. Wow. No to było nieoczekiwane. Tak mocno oberwać. I naprawdę bardzo niepożądane. A, to mogę jeszcze wysadzić, słuchajcie. To też spróbujmy to zrobić. Masakra, co tu się dzieje? Jakaś tragedia. Dobra, wysadźmy też i to. Jeśli się oczywiście uda. Ale proste to chyba nie będzie. Jezu, jeszcze ta elektryczność. Na pewno na moją korzyść przemawia limit czasowy. 5 minut to całkiem sporo.
Ale kurde, obrażenia to zadaje potężne. No nie ma lekko. Ja cię kręcę. Tutaj się podleczmy szybko. Teraz trafimy. Jeszcze raz. Okej. O, super, mam już potężne strzały dostępne. To szybko je odpalmy. Bo to oznacza, że znowu zadam większe obrażenia tutaj, tymi oszczepami. Nie wierzę. Co się dzieje, co się dzieje? Muszę się troszeczkę wycofać. No powiem wam, że... jak na to, ile mam jeszcze czasu, to nie wygląda to najgorzej. A, tylko tutaj nie mogę wytwarzać kolejnych, kurde. To trochę nie za dobrze. Spróbujmy w to trafić. Jeszcze trafienie krytyczne zdążę. Okej. Nie wiem, może tutaj strzałami spróbuję trafić. Bo to wystarczyłoby wysadzić. I naprawdę zrobiłoby to robotę. Dobra, muszę się podleczyć w międzyczasie. Jeszcze raz. Nie zasłaniaj. O, nie wierzę, jeszcze norniki. Tylko ich tutaj brakowało, co? Czekajcie, bo mamy potykacz. Dobra, może coś zrobi. Trochę zamieszania dodatkowego. Skupić się już na tej największej maszynie. To myślę, że najistotniejsze tutaj. Masakra. Ostatnie leczenie. Nadal mam trochę czasu jeszcze. I co najważniejsze tutaj, kurczę, już niewiele brakuje. Aj, przeładowanie. Tylko nie to. Wycofam się. I teraz spróbuję przeładować. Może jeszcze to wyjdzie. Próbujemy. Patrzcie, no nie mam kiedy zaatakować nawet, no. Nie chciałem na to zmieniać, tylko na lodowe groty. Udało się, tylko że ja nadal muszę pokonać jeszcze tych norników, co? To mi się nie podoba. To jest więcej niż było zapowiadane, szczerze mówiąc. Nie mam czym się leczyć, wiecie, to jest najgorsze w tym momencie. Chociaż nie, wywar oczyszczający też działa. O, ja cię kręcę, zaraz zginę. Chociaż nie, ten wywar oczyszczający to chyba co innego jednak robi. Dobra. No niewiele już brakuje. O, proszę. Udało się zeskanować maszynę, dobre i to. Okej. Jeszcze jedna. Dało radę. No to szczerze mówiąc, w oparciu o wcześniejsze dane mi się wydawało, że 5 minut to sporo, ale nie sądziłem, że jeszcze właśnie norniki później atakują. No cóż, grunt, że się udało. Nie wyszło aż to tak najgorzej. Ale powiem wam, że już tutaj czuć było pewne problemy z tym, że niewystarczające mam obrażenia broni. Tutaj dużo mi pomogły te potężne strzały, czyli przypływ odwagi. Wydaje mi się, że zanim zabiorę się za eksperta i legendarnego, to naprawdę będę musiał sobie wyposażenie mocno ulepszyć, żeby móc zadawać odpowiednio większe obrażenia. Nasi żołnierze nieprędko zapomną tę walkę.
Teraz tak naprawdę miałbym już wystarczająco dużo tych medali, aby sobie coś odblokować, tylko teraz to ja w sumie sam nie wiem, czy chcę jednak zainwestować w broń, czy w ubranie jakieś. Czym mogę służyć, Aloy? Sprawdźmy tutaj. Jeśli chodzi o ubiór, gromowniczka Nora. To jeszcze mi zostanie. No nie, jeśli ubiór wezmę, to już na broń mi nie wystarczy, chyba. W sensie na tą legendarną. Tutaj 80 medali z areny. Furia kuźni. Potęga kuźni. No tutaj kurczę inne typy strzał. 179, 140. Kurczę. Ja chyba tą potęgę kuźni sobie odblokuję w takim razie, powiem wam. Aha, tylko że to jest łuk wyborowy. A myśliwski to tutaj, 52 punkty. Mógłbym sobie porównać z tym, co mam tutaj aktualnie. No, jest oczywiście lepsze. To wiecie co? Wezmę cień pragnącego śmierci. To będzie taki mój podstawowy łuk teraz najwyraźniej. Żebym się tylko nie pomylił, ale tak, no jest to łuk myśliwski. Z wyborowego zbyt mocno nie korzystamy, szczerze mówiąc, więc na razie odpuśćmy, ale to byśmy odblokowali. I teraz kup i użyj. Od razu tutaj, prawda? Myślę, że będzie w porządku. No i teraz tyle, ile mi zostało tutaj tych medali. To na razie nie będę kupował niczego innego. Pozbieram jeszcze trochę. Powodzenia na łowach. Ja chyba powinnam iść. Bezpiecznej drogi. I nie pamiętam, czy akurat tutaj mieliśmy gdzieś... Tak, jest warsztat w pobliżu, więc jeszcze podejdę szybko i zobaczę, czy już mogę sobie pozwolić na jakieś ulepszenia tego łuku. Użyj warsztatu i teraz tak, ulepszenia broni. I to będzie to. Niestety nie mogę sobie pozwolić na ulepszenie. Brakuje mi tutaj części. No mam nadzieję, że nie będę żałował zakupu akurat tego łuku na dobry początek, że mi to faktycznie się przyda w trakcie walk. Ale wydaje się, że obrażenia w porównaniu do poprzedniego łuku myśliwskiego no są zauważalnie lepsze. W takim razie tutaj to na razie będzie wszystko. Ja na razie opuszczę gardziel areny, a przeniosę się gdzieś indziej. Albo wiecie co, jednak pokręcimy się jeszcze po najbliższej okolicy, bo zauważyłem, że jest tu jakiś znak zapytania. Można by było sobie to odkryć, zobaczyć cóż to takiego. Może akurat będzie jakiś punkt Vista Point, kto wie. A nawet jeśli nie, no to i tak na coś natrafimy. I tak swoją drogą, tutaj są jakieś maszyny, oczywiście już nam znane, więc to nie powinno mnie interesować szczególnie, ale... Tutaj jak tego Nornika zeskanowałem, to właśnie którąś odmianę, ale już nie jestem pewien którą. No nie jest to zbytnio istotne. W umiejętnościach jeszcze ulepszę sobie przypływ odwagi, potęga w zwarciu. Aktywujemy to od razu i ulepszymy. Obrażenia w zwarciu plus 300%. Fajnie by było sobie to przetestować. Nawet już mogę to zrobić. No dobra, a gdyby tak wypróbować na tych maszynach akurat? O, proszę. Od razu widać, że te obrażenia w zwarciu są zwiększone. Tylko mi tutaj nie uciekajcie przypadkiem. W takim przypadku to kurczę, nawet atakowanie włócznią potrafi zrobić różnicę. Jeszcze uderzyłem. Rewelka, naprawdę rewelka. Tylko wiadomo, działa to jedynie przez ograniczony czas i trzeba o tym cały czas pamiętać. Ha, nieźle. Kiełkolco grzbieta udało się zdobyć, rzadszą część. Trochę przypadkowo, ale nie będę przecież narzekał. Tam mamy ognioskrę chyba, jeśli dobrze widzę. Wydaje mi się, że tędy wejdziemy. Przynajmniej spróbuję.
To oznacza, że tylko nas tutaj raczej czeka trochę dodatkowych surowców. Pewnie będzie tam jakaś skrzynka w środku. No ale przynajmniej zaspokoimy ciekawość, jeśli chodzi o to, co tam się znajduje. Więc poprosimy. Teraz się wycofać. No i tak, mamy jedną skrzynkę i do tego jeszcze grynszpan. Ciekawe, co kupiec mi za niego da. Płyta grynszpanu, dopiero druga, jaką znalazłem. Czyli zdecydowanie rzadsza od odłamków na przykład. Tutaj widzę, że jest obóz buntowników, czyli jeden z tych większych. No ja cały czas jeszcze będę musiał się tymi obozami zajmować. W ogóle pisaliście, że warto najpierw przejąć obozy buntowników, zanim będziemy przechodzić jakieś dalsze misje fabularne, że kolejną jeszcze można zrobić, a później warto właśnie wcześniej załatwić te posterunki i obozy, no bo pisaliście, że wtedy jakieś dodatkowe dialogi chyba się odpalają? Nie wiem w jakiej sytuacji oczywiście. No ale skoro już jestem przy tym temacie, to może tutaj się wybierzemy. Mamy posterunek buntowników, przenieśmy się w to miejsce. No jak już się będę zbliżał na miejsce, to jeszcze tutaj sprawdźmy, czy to są jakieś odmiany. Niszczyciel Alfa też już był przeze mnie wcześniej zeskanowany, a to nawet nie wiedziałem. Byłem pewien, że to jednak coś nowego. Dobra, zaczęły mnie te maszyny wypatrywać, ale spokojnie. Oddalmy się i nie będzie najmniejszego problemu. Tutaj ten posterunek taki odosobniony trochę. Zaraz się rozejrzymy. Buntownicy. Słyszałam, że są w pobliżu. Najlepiej będzie zabić ich dowódcę. To proszę, trochę ich tu jest. Ogień tu nie pomoże. Aż by się prosiło, żeby wysadzić tutaj te beczki. Baryłki płomienia. Trochę ich tu jest. Dobra, to w takim razie uwaga. Okolice patrolują jeźdźcy. Lepiej się nie pokazywać. Okej. Zaraz oczywiście zobaczą ciało. Ale trudno się mówi. Po prostu ostrzelajmy ich. Tak jest. No i tutaj jakby trafić. Okej, zaraz wybuchnie. Oni ciągle mnie nie widzą. Ładnie to można było wykorzystać. Dopiero teraz mnie zauważyli, więc możemy walczyć. Mam ją! Okej, będzie kolejny wybuch, bardzo dobrze. Tu możemy zrobić to samo, jeśli się uda. Ciężki pancerz, ten żołnierz tutaj dowodzi. Prawie kurczę trafiłem, co? Teraz się udało. No i mamy dowódcę przed sobą. Dobra, spróbuję go pokonać. A i nie zdążyłem zaatakować niestety. No tak, bo on tutaj zadaje obrażenia od porażenia. I dlatego są takie problemy. Okej. Ciekawe, czy też ma przy sobie plakietki. Szukamy go od razu, żeby te plakietki sprawdzić. Plakietki poległych żołnierzy. Duka powinna je dostać. O, dopiero co tam byliśmy. To jest ta sama, która odbiera od nas medale z areny. Ale już może teraz się nie będziemy do niej wracać. Jest tutaj coś jeszcze, co sobie oznaczyłem wcześniej. Czy to jest przeciwnik? A, jeszcze jedna maszyna. Niszczyciel tutaj przybył.
nie, po prostu mamy go chyba zamkniętego. Niszczyciel się skrada, uzbrojony po zęby. Czyli można by było tutaj wcześniej tego niszczyciela wypuścić i liczyć na to, że zaatakuje być może tych żołnierzy, kto wie. A teraz już za późno oczywiście. Ale dobra, z grubsza to zebraliśmy wszystko w tej okolicy. Możemy od razu ruszać dalej. Jest tutaj jeszcze jedno ognisko. Ja w międzyczasie przygotuję sobie możliwość wezwania wierzchowca, ale wydaje mi się, że tutaj nie będziemy już go wzywać. Bo akurat w tej okolicy, co miałem sprawdzić, to raczej sprawdziłem. Umiejętności też, tylko jeden punkcik, więc na tę chwilę nie mogę sobie pozwolić na jakieś zakupy. Poczekamy, aż więcej tych punktów jeszcze zdobędziemy. Teraz jednak dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek Wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!